Zaczynam o godzinie 19:00. Po odprawie służbowej zostają przydzielone nam zadania do służby. No i po wyjechaniu w rejon kierujemy się w stronę danego cmentarza. Patrolujemy otoczenie cmentarza w patrolu pieszym, również zmotoryzowanym. Co jakiś czas wchodzimy również na teren cmentarza, jeżeli oczywiście jest on otwarty. No i tutaj główny nacisk jest właśnie na te godziny późno-wieczorne oraz nocne, bo wiadomo, jeżeli w godzinie takiej późno-wieczornej na cmentarzu jest osoba, no to z reguły już można domniemywać, że może być to potencjalny sprawca przestępstwa. Co roku w okresie świątecznym obserwujemy, że mamy do czynienia mimo wszystko wciąż z tak zwanymi cmentarnymi hienami, a więc osobami, które decydują się na to, aby okradać groby innych osób. Z tych grobów znika praktycznie wszystko. Wszystko, co można teoretycznie wprowadzić do ponownego obiegu, a więc sprzedać. To są wiązanki, to są często też kwiaty doniczkowe, choć wydawałoby się, że dziś nie powinno być to atrakcyjnym towarem. To są również znicze. Z reguły są to osoby albo bezdomne, ewentualnie pod wpływem alkoholu, które pod osłoną ciemności próbują dokonywać tych czynów. Mieliśmy do czynienia z 16-latkiem, który pomagał 30-paroletniemu mężczyźnie okradać groby. Mamy często do czynienia z osobami, które kradną te wartościowe przedmioty po to, żeby je sprzedać, chociażby na alkohol. Nasze działania mają charakter prewencyjny, odstraszający. Sama obecność straży, patroli umundurowanych powinna być wystarczającym powodem, aby te osoby nie podejmowały takich prób. W przypadku, jeśli mamy wątpliwości co do zachowania osoby, która na przykład znajduje się w pobliżu, przy pobliskich grobach, przede wszystkim obserwujmy przez chwilę tą osobę. Jeśli rzeczywiście to podejrzenie kradzieży jest coraz bardziej prawdopodobne, to możemy zadzwonić do którejkolwiek ze służb, wskazując, że być może właśnie dochodzi do okradania grobu. My też zwracamy uwagę, jak powinniśmy się zachowywać, będąc na cmentarzach, bo to nie tylko kradzieże z grobów, ale również kradzieże kieszonkowe, wykorzystywanie okazji przez złodziei, moment, kiedy zostawiamy torebkę, kiedy zostawiamy telefon. Nigdy nie spuszczajmy z oka tych wartościowych przedmiotów, a jeśli wybieramy się na cmentarz, to zabierajmy ze sobą tylko najbardziej potrzebne przedmioty, tak abyśmy nie kusili potencjalnego złodzieja. 10-108-122. 8-122. 8-122, zgłasza patrol pieszy, cmentarz Powązki od ulicy Powązkowskiej. Wchodzimy. Przyjęłam.